Siemano, witajcie w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, dzisiaj już tak bardziej świątecznie, dlatego też będzie haul zakupowy z tutaj ozdób świątecznych. Troszkę tego nakupowałam, a już właściwie prawie wszystko. Jeszcze mi została jedna paczka z Shein i tam też właśnie pozamawiałam troszkę ozdóbek. No ale to już niedługo, bo czekam po prostu na tę pakę. No ale to już w swoim czasie, także już nie przedłużam, bo troszeczkę tego jest, także zaczynamy. Na sam początek w ogóle pokażę Wam, jaką zajebistą kupiłam sobie choinkę. Niestety nie pokażę Wam całej, a jedynie jakieś tam może gałązki pojedyncze, ponieważ no jest ona duża, ja w ogóle mam ją w wielkim pudle. Pokażę Wam tylko tak, wiem, że to teraz nie wygląda dobrze. No i po prostu chcę Wam kolor pokazać, bo ja jej w ogóle jeszcze nie rozłożyłam, dopiero raczej jutro się tym zajmę, także jutro będziecie już mieli odcinek z ubraną choinką. No i co? W tym roku postanowiłam mieć różową. No i dlatego to też nie jest rozłożone ani nic, więc cieszę się, że już to dzisiaj Wam pokażę i będę już mogła po prostu zacząć ją ubierać. A właściwie Kacperek, Babka i Julka. W takim razie może właśnie zajmiemy się teraz jakimiś ozdobami na tę choinkę. Także postanowiłam zamówić sobie takie bombki. Tak to mniej więcej wygląda. Ja początkowo myślałam, że przyszły one rozbite, bo tak dużo tych koralików w ogóle powypadało z tych bombek. Troszeczkę się tam no lekko obsrałam, ale wszystko jest gitowa, także może otworzę i pokażę Wam tak pojedyncze, jak one tam wyglądają. Tak mniej więcej to wygląda. Widzicie, takie przeźroczyste i w środku tutaj jakieś koraliki, tutaj tak samo. Tutaj, Jezu, tutaj taka zwykła, właśnie spoko, bo są plastikowe, także jak tam coś spadnie, to nic się nie rozbije i tak dalej. Drugie opakowanie jest takie samo, w sensie inne po prostu są kolory. Tutaj większość raczej jest takiego pudrowego, różowego koloru, także wyjmę może ze trzy i Wam pokażę. No, także tutaj jakieś w środku są, nie wiem, cekiny, tutaj piórka. No a w tym tak samo są koraliki, także spoko są, bardzo ładnie wyglądają. Mimo że są takie, wiecie, trochę plastikowe, ale nie, ładnie, ładnie wyglądają. Za bardzo nie miałam pomysłu, jak tę choinkę ubrać, no bo wiecie, różowa i tak też różowe bombki, czy tam, no jakieś tam elementy też różowe, to tak myślałam, że będzie się to trochę gryzło, ale popatrzyłam sobie gdzieś tam na jakieś inspiracje, jak te choinki różowe mniej więcej są ubierane i tam większość było różowych i jakieś tam światełka złote, no to tak też postanowiłam i ja zrobić. A wiecie, też ta choinka nie jest w takim jasnym kolorze, tylko bardziej jest to łososiowy kolor, więc wydaje mi się, że z tymi bombkami, gdzie jest taki bardziej dominujący różowy kolor, taki pudrowy różowy, powinno to dobrze wyglądać. Ale oczywiście zobaczymy, bo ja od razu mówię, nie jestem jakoś super dobra w ustrajaniu. Aha, jak coś, to bombki są z Allegro. No i tak samo od tego sprzedawcy sobie wzięłam takie jakieś aniołki. To są trzy aniołki, tak? Jest gitara, no po prostu coś takiego. Czy to będzie na choinkę? Nie wiem. Zobaczymy. Ale po prostu to było jakieś ze 4 ziko, więc wzięłam. I właśnie od tego sprzedawcy też w gratisie dostałam czapkę Mikołaja, także super. Kolejną rzeczą będą światełka. Właśnie te sobie wzięłam specjalnie na choinkę. Także też pokażę Wam, jak wyglądają. To są w ogóle jakieś takie... Widziałam jakieś zdjęcie, właśnie na takiej różowej choince były takie, takie światełka, więc postanowiłam też wziąć. Od razu Wam pokażę, nie będę wyjmować, po prostu pokażę Wam tutaj, jak świecą. Coś takiego. Tutaj teraz słabo widać, bo wiecie, ja mam tutaj pełno lamp, ale też można sobie zmieniać. Tutaj tak. O, i też mogą być po prostu cały czas się świecić. W tym roku postawiłam na takie w złotym odcieniu. Tak samo będą mi pasować do tych światełek, co mam na ścianie, bo też są złote. Kolejne światełka to jest coś w stylu właśnie jak to, co mam na ścianie, czyli ta kurtyna. Właśnie też sobie dokupiłam, bo jeszcze tutaj jedna ściana i troszeczkę tutaj mi brakuje. Właśnie dlatego też wzięłam sobie te większe, w sensie szersze. No i też w takim złotym odcieniu, no i właśnie też są takie o, zwisające. Tylko tutaj na przykład więcej jest tych jakby efektów, w sensie zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Dobra, podłączyłam i
Jak widzicie, te są z takimi efektami, że wiecie, tutaj sobie coś tam miga, można to zmieniać. Różne są takie efekty, do tego też jest pilot dołączony. Te mam ogólnie z Shein i tutaj żadnych efektów nie ma, natomiast no jak widzicie tutaj te już takie mają. A ja raczej nie będę korzystała z tych efektów, no bo skoro te nie mają, a druga ściana by sobie tak, nie wiem, migała, no to tak nie pasowałoby to za bardzo, więc zawsze po prostu będą takie. I razem z tymi światełkami zamówiłam sobie czapkę. Myślałam tak bardziej o kacperku, jak ją brałam. Także coś w tym stylu. I też ma takie coś tutaj, że... O! I drugie chyba tak samo powinno. O! No, także dobra, mogę ubrać dla Was. Widzę totalnie kacperka w tym. Tutaj może taka mniej świąteczna rzecz, ale no jako ostatnia z Allegro i zamówiłam sobie też w tym czasie, to jest po prostu pościel. Bardziej tutaj dominuje jednak biel, ale druga strona jest różowa, raczej nie ma żadnych elementów świątecznych, także no, zwykła pościel. Teraz przenosimy się już do Pepco. Tak, robiłam po prostu zakupy na Allegro, Pepco i Kiku, czyli tam, gdzie jest najtaniej. Ja też nie lubię dużo hajsów wydawać na takie ozdóbki, także... A tam wydaje mi się, że najtaniej można dorwać właśnie takie różne dekoracje świąteczne, no ogólnie dekoracje. No, także jeżeli też nie lubicie wydawać dużo hajsu na jakieś tam dekoracje, ozdóbki i tak dalej, to zostawcie lajka. Ogólnie jak wtedy byłam w tym Pepco i Kiku, to ja miałam może ze 20 minut na jeden i drugi sklep, żeby wiecie, jak najszybciej to obskoczyć, bo no przejazdem po prostu byliśmy. No i w Pepco zdążyłam sobie takie rzeczy kupić, czyli taki zestaw. Już go zdążyłam otworzyć dzisiaj, bo mi potrzebne było o to. Także to za 8 zł i co tutaj ciekawego jest? No właśnie... Nie mam dokładnie pojęcia, jak się to nazywa, ale uznajmy, że jest to sznurek, chociaż to nie jest takie sznurkowate. Drugie jest takie samo, to tylko w innym kolorze. Tutaj jakieś takie zawieszki. O! To co to jest? To jest, nie wiem za bardzo. No i też są takie cztery wstążeczki. Dwie takie i dwie takie. Także za 8 ziko wydaje mi się, że... Opłaca się. Jeszcze taką wstążkę wzięłam za 4 ziko. Tutaj coś takiego. Dwa takie papiery. Jeden za 4 ziko, a drugi za 5 ziko. Ten nie jest typowo świąteczny, ale wzięłam, no bo wiadomo, różowy. No a ten już jest właśnie z jakimiś tam śnieżynkami. Ale w jakimś tam innym sklepie jeszcze wcześniej kupiłam sobie taki. Z takimi mikołajami. I właśnie ja jestem z tych osób, które bardzo lubią dawać prezenty niż dostawać, chociaż wiadomo, każdy z nas lubi dostawać prezenty, ale właśnie ja jestem tym typem, który bardziej lubi dawać prezenty niż dostawać. Ostatnią rzeczą z Pepco jest taki dywanik za 50 zł, troszeczkę drogi, ale wzięłam. W takim troszeczkę pudrowym kolorze, pudrowy różowy. I takie są troszeczkę też białe te włoski. Wzięłam sobie go pod choinkę, w sensie, że choinka będzie na nim stała. Dobra, pokażę Wam troszeczkę tak, przynajmniej postaram się całego go pokazać. Okej, i w Kiku wzięłam sobie takie konfetti. Po co, na co? Przyda się, na pewno się przyda. Takie pudełko, będzie ono pod choinką, sobie tam jakoś stało. Jestem youtuberką. Nagrywam rodzinkę, Wigilię, także to się na pewno przyda. W tym ktoś na pewno jakiś prezent dostanie z rodzinki, nie wiem, Bożenka? Zobaczymy. I ostatnią rzeczą jest taka bańka... Pączek. Pączuś. Ten tył mi się nie podoba, ale ten przód jest akurat ładniutki, różowiutki. No i w Kiku też wzięłam taki różowy segregator na dokumenty, no ale już mam tam dokumenty, więc nie będę Wam pokazywać. Po prostu zwykły różowy, taki duży segregator. Także mam nadzieję, że Wam się podobał ten filmik. Pierwszy w takim klimacie świątecznym. Oczywiście zostawiajcie łapę w górę, subskrypcję, klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Wpadajcie na Instagrama, na TikToka. Także widzimy się jutro, bo jest daily. Także na razie!